Ja, z czego właściwie się wywodzi tak, że w kościele tak dziwnie mówią? To jak? No wiesz, że tak dziwnie mówią. Czy będzie coś polityleg? Nie wiem tego. Zobaczymy. Będzie sen. Zawsze jest coś. Nie ma niczego. Chyba, że umierasz. A nie, to życie wieczne. Ale też nie wiesz. To życie wieczne jest przecież. To jest kit, wtedy grasz w Makao z Jezusem. Ciekawe, czy komputer tam mają. Co jest po śmierci? O, zobacz, naukowcy są już pewni, mają dowody. Bez kitu, gdzie? Na Onecie. Fajna ta śmierć. Ta bez kitu, ja chyba umieram, a ty? O kurwa, jebać te życie. Ligę lepiej. No chyba, że donejcik jakiś. Zobacz, ludzka dusza jest nieśmiertelna, ciało to tylko ciało, każdy z nas musi przejść tą próbę, która rzutuje na resztę naszego istnienia. Próbę? Wow. Jest życie po śmierci, pamiętajcie, że ciało można zabić, ale duszy nie. Ta, no. O, zobacz, ktoś napisał, czy ktoś wie, jak nazywa się ta muzyka? Czy że najważniejszy komentarz tej dyskusji. Może też robi taki film. Życie wieczne. O, ksiądz Pawlukiewicz będzie mówił. Jak osiągnąć życie wieczne? O, jest poradnik. Poradnik, jak osiągnąć życie wieczne. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu, jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb. No nie, pierdolę. Ale to nie ma sensu przecież. W ten sposób, no zobacz, powiedzmy, że jesteś bogaty, nie? I chcesz mieć życie wieczne. Czyli co, sprzedajesz wszystko i dajesz ubogim? Ale to jest strasznie egoistyczne zachowanie, bo przez to ci ubodzy stają się bogatymi i oni nie będą mieli życia wiecznego. Czyli w teorii, jak chcesz żyć wiecznie, to musisz być totalnym egoistą i złym człowiekiem. To nie ma sensu, bo pozbawiasz paru biednych życia wiecznego, którzy i tak już mieli przejebane w życiu prawdziwym. Ale nie zła rozkmina, Marcin. Nie, bo nie dajesz całej fortuny jednemu, tylko trochę, tylko po trochę każdemu. No dobra, ale jak jesteś mega bogaty i nawet dasz komuś 1% swojego majątku, to dajesz mu 10 milionów i on już w społeczeństwie jest w chuj bogatym człowiekiem, mając 10 milionów. A, bez kitu. Tego nie możesz być za bardzo bogaty, weź daj donate'a, please. To po prostu nie ma sensu. To co, nie wierzysz w Boga? Ja? No. Wiesz, Wojtusiu, jak to jest. No. Raz się wierzy, raz nie. Nie, no ja to cały czas nie wierzę akurat. Tak? Tak. Ja uważam, że jesteśmy robalami. Tak samo jak, jakbyś kurczakowi głowę odciął, to tak samo masz. Jesteśmy jak zwierzęta, ale co to jest życie w ogóle? Co jest po śmierci? Co jest po śmierci? No nie wiem, spytaj się kurczaka, jak ale ci nie odpowiem. No nie wiem, że w ogóle myślisz, co to jest kurwa, bo ja nie czuję. Wyobraźcie sobie, tak nie myślicie kurwa. No tak, że tak czarno, nie? No. Policji! Myślisz, że jak już się jest w niebie, to ale można grać nie, ja. Z tymi, co jeszcze Powiem żyją, tak, ja że mają tam swoje najbardziej serwery. Chciałbym wierzyć w to, tak czy siak, że po śmierci, wiesz, reinkarnujesz się w innym ciele, wiesz, tak, inny dom, inne czasy i nie pamiętasz swojej wcześniejszej formy, nie? Wiesz, że jest na przykład 7 miliardów żyć i na przykład, wiesz, twój brat to jest kiedyś murzyn z Somalii 100 lat temu, ale nie pamięta tego. Reinkarnujesz się, ale przechodzisz w inne czasy, na przykład w średniowiecze. I tworzysz historię. Ale reinkarnacja to taka dla pizdba i wiara, bym powiedział. Bo... Ale ludzi jest coraz więcej. No może po prostu dostają szansę, że no zwiększa się pula i co? I wyobraź sobie, że na przykład masz dziecko, co nie? I on jest biały i nazywasz go Nathan, ale tak sobie jak pomyślisz, to on mógł być kiedyś czarny nazywać Eto na przykład. Albo Brian, jeszcze gorzej. No w sumie. No bo każdy ma parę imion. No co jeżeli w innym ciele będziesz siebie sam hejtował, Marcin? Samuel? No wiem, że Samuel. Co? Co jeżeli będziesz sam siebie hejtował po śmierci w jakimś innym ciele? No a bez kitu to może mieć miejsce, nie? No. Kurwa, co za rozkminy, boli mnie głowa. Samuel Kreto, to niezły piłkarz. O kurwa, być lisem, no. Nie wiem, ale powiem ci tak, niebo, nie wiem w sumie jak wysoko jest niebo, nie? Ale myślę, że no lagi by mieli z nieba, szczerze. To 2 metry pewnie. Bo chyba jest daleko, nie? Ale niebo ma osobny serwer, ale tam nuby są, bo nie flamią ani nic, kurwa. Chodzi ci tacy dobrzy ludzie, no i nie wiesz jak się zachować w tym niebie. A jak dostaniesz reportaż za toksika, no to spierdalasz do piekła. Na minus 102 metry, bez kitu. Myślisz, że to tak działa? No. Myślisz, że jak mam honor czwarty w Lidze Legend, to pójdę do nieba? No ja mam honor zerowy. No to Wojtuś, biblet hum dla ciebie. Żegnam Będziesz się. Się smażył. Będzie cię w kotle szatan mieszał łyżką. Skitu. Będzie się śmiało, haha, ale dobry obiad upichce ze złych dusz. Wiesz co, Wojtuś, ja kiedyś myślałem, co nie? Że rozumiesz, że jesteśmy jak w Truman Show, nie? Że wszyscy są ustawieni. Że ty, Wojtusiu, jesteś pisany, żeby być moim kolegą. To jest tak zapisane, to jakaś biała była. Że wiesz, że jak pójdę na kraniec mapy, to tam Jezus pewnie trzyma za konsolę i bekę ma ze mnie. I tam w niebie na YouTubie top 5 pranków na człowieku. Zobacz koniecznie. Ej, co jest? Zabrał mi niebieskie wzmocnienie. Czaisz, wariata? On chyba nie trafi do nieba. To jest takie przykazanie, nie kradnij.
A może dostanie rozgrzeszenie i będzie w czyśćcu. Nie, nie znam się na tym. Jak wytłumaczysz egzorcyzmy albo cuda, czemu osoba opytana jest w stanie zjeść wiadro gwoździ i potem to zwymiotować? Czemu osoba opytana potrafi mówić w językach, których nigdy nie słyszała? Yerba Disa, to powiem ci, że filmy DJ-a Palasajda czasem się mijają z prawdą. Nie wiesz, to jakby co. Dobra, pierdolę. No kurwa! Nie chce mi się grać, no przecież on coś jeszcze napisze. O nie, w piekle. Jeszcze napisze to gówno coś, czaisz? To gówno na Kenie coś napisze. Nic kurwa typ nie zagrał. Nic nie zagrał. I ma 4-0. No co masz z tego, że ma 4-0? Na was kurwa zgarnął frag i Bogodziana skierowała. Nie idę do piekła za to, co powiedziałem. No akurat nie patrzył, Jezus. Przerwę se zrobił. Na sandwicha, na KitKata. Nie chodziłem na religię. Nigdy nie chodziłem na religię. Nawet w zerówce nie chodziłem na religię. W podstawówce nie chodziłem na religię. A ja nawet chrztu nie mam. No co mam powiedzieć, jestem totalnym antychrystem. To chyba ty będziesz w piekle, a nie ja. A co to jest właściwie chrzest? Tam cię wodą oblewają, czy co to jest? A po co go? Nie masz żadnego sakramentu? To jakoś źle brzmi. Sakrament. Nie, nie mam. A przestrzegasz 10 przykazań bożych? Bez kidu, do jakiejś rangi chyba, co? Masz najpierw chrzest, potem bierzmowanie. Potem tak jak komunia. Rycerski, agresywny w Metinie chyba. Potem komunia. Masz tak, chrzest, eucharystię, bierzmowanie, pokuta, namaszczanie chorych, więcenia i małżeństwo. Najpierw kapłaństwo, potem małżeństwo, pamiętaj. Bez kidu, takie questy, co? Takie questy w real life'ie. Życie nabiera sensu, co nie? Bo tak to gramy w ligę, tak nie wiem czemu. To, że zostajesz księdzem. Zobaczmy. Ten, to jest taki kurwa przecież, tu powinno być napisane, uwaga spoiler, wchodzisz na własną odpowiedzialność. Chcesz stracić przyjemność z rozgrywki. To niezły diakon przyjmuje tutaj święcenie. Święcenie prezji Beratu. Zobaczmy, jak wykonać questa pod tytułem Sakrament Święcej. Musisz być u NPC-ta takiego. Ma duży level zwykle. To jest prezbiterat. Prezbiter. Jakiś ziomek w kościele, a nie urząd. Już przeczytałem, kurwa, tutaj czary apostolskie. Wkręciłem się w to. Paweł starszy, jaki koper. Zgul to. Ty, no nie chcę mi się tego czytać za dużo. O, KKK to niezłe tam mają KKK w tym kościele. Ja to jakoś inaczej to KKK kojarzę, powiem ci, Wojtusiu. Jakie sandalsy ubrał. Ja mało armora, jak palec wystaje. A kim jest ksiądz? Dostojnik kościelny. Ale to ten, co nie może nigdy zamoczyć. Ale unlucky sytuacja. Ale ten, w niektórych korzeniach, wiesz, gałęziach, o, gałęziach chrześcijaństwa to może zamoczyć. To tylko tak w tym katolickim. Może, ale tylko z dziećmi. O, nieźle. Ja, z czego właściwie się wywodzi tak, że w kościele tak dziwnie mówią? To jak? No wiesz, że tak dziwnie mówią. A, no to z psalmów. Psalmów? No. Ale oni tak mówią całe życie? Taki ksiądz na przykład wchodzi do bułki do sklepu i mówi: dzień dobry, poproszę trzy kajzerki. Nie, ale ja się boję kościołów, nie? Że jak? Że jak ja wchodzę do kościoła, tam zawsze jest taki smród staruchów i takie od drewna. Jak jeszcze zrobią dymy, co nie? Specyficzny zapach jest w kościele i jeszcze ta architektura to wygląda. Ale przynajmniej tam są jakby dymy. Tam jakieś, wiesz. A nie Resident Sleeper. Nie, ja się boję bez kitu. Nie wiem, ale powiem wam tak, ja mam kościół obok swojego domu i jak wyjeżdżam samochodem w niedzielę czy coś, to jak wychodzą z kościoła, to się pchają kurwa środkiem ulicy takie staruchy, tak jakby jak najszybciej chcieli kurwa trafić do Jezuska. Tak. Ta, bez kitu. Pierwsze miejsca w ławce. No nie, muszę jechać z 5 na godzinę, żeby ich nie zabić. Tylko oni tam przechodzą, wyjebane mają. Ja nie wiem, czy o co chodzi. Może oni wierzą, że ich nie pierdolne. Wiara zabija. To taka pierwsza w historii armia, która bez broni wygrywa swe wojny. Bo tutaj każdy żołnierz ogarnia, że słowa działają znacznie mocniej niż bomby. Ludzko nienawiść niszczymy miłością, prawdziwy przekaz pchamy w ulice miast. Ja mało armora, jak palec wystaje.